czwarty dzień nowenny do Ducha Świętego i czwarty fragment słów Jezusa o Duchu Świętym. Posłuchajcie. Jeśli któregoś z was, ojca, syn poprosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża? Albo jeśli prosi o jajko, poda mu skorpiona? Jeśli zatem wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary, to ileż bardziej ojciec, ten z nieba, da Ducha Świętego proszącym go. Każdy rodzic chce dawać dobre dary swoim dzieciom. Przecież Bóg jest naszym Ojcem. Jego darem, Jego największym darem jest Duch Święty, którego nam chce udzielać. Przyjmuj dar Ducha Świętego od Boga Ojca. Proś Go. Proś tak, jak dziecko prosi. Daj. Daj. Daj mi Ducha Świętego, Boże Ojcze. Módlmy się dzisiaj szczególnie za tych, którzy nie potrafią dostrzec w Bogu swojego Ojca. I w tej intencji módlmy się hymnem do Ducha Świętego. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia, żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Boga masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Wołam, przyjdź, wypełnij mnie. Wołam, przyjdź, wypełnij. Shoot.